gazecie jest wywiad ze mną? Mamuś, mamuś! Oj, Saryś, kochanie, ubieram się, wyjdź! Ups, sorry! Tatuś, gdzie jest mama? Idziemy szukać żonki. Gdzie ta mamusia? Gdzie ona może być? A gdzie Guś? Cześć! Wejdźcie, wejdźcie! Brzydki dzień. To niewiarygodne! Wikuś, Wikuś! Szaszalu, mój kanał zdobył 200 tysięcy subów! Dziękuję wam, jesteście kochani! A pamiętacie, co to oznacza? Poznacie mamę! No, ona nie wierzyła, że to w ogóle możliwe. Jesteście wielcy. Jesteście super. Lecę ją obudzić. Mamuś, mamuś. Mamusiu, zobacz. A, co to? Tatuś, tatuś. Co? Co się stało? Mam 200 tysięcy subów. Gdzie jest mamusia? Musi wystąpić na moim kanale. No nie wiem, pewnie się maluje. Racja, lecę do łazienki. Mamu, mamu! Mamuś, mamuś! Oj, Saryś, kochanie, ubieram się, wyjdź na chwilkę, dobrze? Ups, sorry. Ach, to chyba trochę potrwa. W międzyczasie idę się ubrać. Mamuś, mamuś, tu jesteś! Nie uwierzysz, co się stało! Co, Szaluś? A, Wiktor, co się stało? Ukradłem mamy szampon. A widziałeś gdzieś mamę? Była tu, ale poszła. Chyba będziesz musiał iść do fryzjera. O, mamuś, tu jesteś! Moi widzowie chcą ciebie poznać. Masz na głowie. Nie wiem, Wiktor mi umył włosy jakimś nowym szamponem mamy. Chyba obaj musicie się wybrać do fryzjera. Myślisz? Aha. Tak, ja nie chcę mieć te włosy. Tatuś, gdzie mamusia? Pewnie ćwiczy na strychu jak zawsze rano. Okej, zaraz wam ją pokażę. Od rana cię szukam. Nie uwierzysz, co się stało. Wygrałam na szczęście. 200 tysięcy subów. No mamuś, nie cieszysz się? Widzę, że ciebie też dopadł Wiktor z szamponem mamy. Gdzie ona może być? O, widzę, że już się obcięliście. Tak jest dużo lepiej. Aha. Tatuś, gdzie jest mama? Wszędzie jej szukam. Przed chwilą dzwonili do niej z pracy i pobiegła na jakieś ważne spotkanie. O nie, ja ją muszę pokazać moim widzom. Obiecałam im. Masz rację, obietnica jest święta. Jedziemy do niej. Co, gotowi jedziemy szukać mamy? Aha. A ja chcę do dziadka. Do dziadka? My się fajnie bawimy. Okej, okay, to ciebie podrzucimy do dziadka i jedziemy szukać mamy. Dobra, chodźmy. Mama już wyszła z pracy. Pojechała na jakieś świąteczne zakupy. Ale my się nie poddamy. Gwarantuję wam, że dzisiaj ją poznacie. Idziemy szukać żonki. Mamo, gdzie jesteś? Dobra, zaraz ją znajdziemy. Gdzie ta mamusia? Mami? Mami? Gdzie ona może być? Gdzie ta mama? Mami! Gdzieś tu robi zakupy, chodź. Gdzie ona jest? O, mamusia! Hej, mamuś! Mamusia! Mamusia!
Cześć, żonka, no szukaliśmy ci cały dzień. A gdzie Buś? Jest u dziadka. Co wy tu robicie? Mamuś, szukam cię cały dzień. Musiałam podjechać do pracy na pilną naradę. A co się stało ważnego? Mamuś, dobiłam do 200 tysięcy subów na moim kanale. A wiesz, co to oznacza? Obiecałaś. Oj tak, obiecałaś. Pora, żebyś wystąpiła na jej kanale. No to jestem, cześć! Nie spodziewałam się, że tak szybko dobijecie do 200 tysięcy. Dziękuję wam! Ale mnie załatwiliście. A co masz w tej siatce? Mam mnóstwo gazetek. Jakich? Drugi numer Moji Pops. To w tej gazecie jest wywiad ze mną? Dokładnie tak, wywiad z tobą i Wiktorkiem. Proszę, kotku. Dzięki. Chodźcie do domu, zobaczymy, co tam o was napisali. Tak długo na to czekałam. Cześć! Wejdźcie, wejdźcie! Cześć! Dziadku, mam dla ciebie gazetkę z moim wywiadem! No niemożliwe, dziękuję! A gdzie Wikuś? Wikuś! Wikuś! Mój, mój, mój! Mam dla ciebie mnóstwo gazetek! Super Zinks! Tak, Super Zinks i Moji Popsy! Tak! Gazetki! Gazetki! Ja moją już mam. Gazetkę sobie zostawię, a zabawkami się z wami podzielę. Ciekawe, co tam jest. O, pizza! Miałam dziś ochotę na pizzę. Rzeczywiście, tu jest wywiad z tobą. Aha, aha. Tak, jesteśmy gazetce. Takie śmieszne stworki. Jeśli jesteście ciekawi, co o nas napisali, koniecznie przeczytajcie drugi numer Moji Pops. A żeby w święta wam się nie nudziło, mam dla was kilka gazetek. Ale dużo. Dla każdego gazetka z wywiadem. Super Zink z magnesem świątecznym. Super Zinks do kolorowania z kredkami, kolorowanka, gazetka z wywiadem dla babci Irenki. Dam jej ją jutro. Pierwszy numer Moji Pops. I książka z Super Zinks z naklejkami. Wow, aż tyle tych gazetek? Będę miała naprawdę dużo czytania. To jest plecak. Nieprawda, to jest sukienka. Jeśli wy też uwielbiacie czytać gazetki, wciskajcie łapki w górę. Pora na wielkie otwieranie! O, uwielbiam pizzę. A ja mam kwiatka dla babci, prezencik. A wiedzieliście, że Super Zinksy można nałożyć na kredkę? Takie fajne Moji Popsy. Poznajecie go? Nie można przyklejać. Ale czat, można stworzyć własną historię Super Zinks. Dzięki za te wszystkie gazetki. Nie ma za co. Przeczytam wszystkie w te święta. Ale słuchajcie, już jest późno. Chodźmy do domku, wy sobie będziecie czytać, a ja zrobię pierogi na Wigilię, okej? No dobra. Słuchajcie, pani z gazety Super Zinks powiedziała, że daje wam challenge. Jeśli pod tym filmikiem wbijecie 20 tysięcy łapek w górę, to przeprowadzi ze mną wywiad do gazety Super Zinks. I co, podejmujecie się tego challenge'u? A na zakończenie festiwalu zorganizujemy konkurs muzyczny, w którym główną nagrodą będzie... Tatuś, to moje! Oj tam, oj tam! Kuku! W gazetkach Moji Pops i Super Zinks jest fajne to, że zawsze jest wywiad z jakąś youtuberką. Pamiętajcie, ze mną jest wywiad w numerze 2 Moji Pops. Napiszcie w społeczności wywiad, jak go przeczytacie. Muszę coś sprawdzić. Aha, tu on jest. Będzie moim modelem. Niezbyt bardzo mi się udało. Mój profesor K już prawie gotowy. Sara, ja nie wiedziałem, że ty lubisz takie rzeczy robić. Z tej gazety dowiedziałem się nowych rzeczy o własnej córce.
czytacie, lubicie? O, jak ładnie czytacie. Mamuś, ty to wiesz, co ja lubię czytać. I co, cieszycie się, że poznaliście moją mamę? Jeśli tak, to dajcie łapki w górę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za te wszystkie subskrypcje i łapki w górę. Jesteście najlepsi! Życzymy wam wesołych świąt. I nie zapomnijcie przeczytać wywiadu. Pa, pa! Były sobie kotki łapki. Jakoś tak? 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 Hihihi, będą latać kotki. Super, dzięki, są super. O, coś narysowano. Czy na scenie, a później to mam tego, tego i tego, i tego. Jestem młody, popatrz.